Dziś spotkanie z mistrzem nad mistrzami, dwukrotny mistrz olimpijski, wielokrotnie także medalista na Mistrzostwach Świata, Europy. O medalach Mistrzostw Polski to pewnie nawet nie starczyłoby nam czasu na tę rozmowę. Robert Sycz, dzień dobry Robercie. Dzień dobry. Dzisiaj trener w męskiej kadrze naszych wioślarzy. Robercie, i od tego chciałbym zacząć. Powiedz, na jakim teraz jesteście etapie, bo wiem, że wróciliście z Wałcza do domów. Tak, w sobotę wieczorem zakończyliśmy zgrupowanie. Takie dość trudne zgrupowanie, trwające 3 tygodnie, ale dlaczego trudne? Dlatego, że bramy od ośrodka były zamknięte. Nie można było opuszczać ośrodka, jedyny kontakt z ludźmi to był z ludźmi, czy pracownikami, czy zawodnikami z innych grup, bo byli też kajakarze i pływacy w ośrodku. Natomiast nasze jedyne wyjście z pokoju to było albo na stołówkę, na posiłki, albo na trening, na wodę, siłownię czy ergometr. Nawet na bieg zawodnicy musieli chodzić na stadion, dlatego no, w obliczu tych obostrzeń było to dość trudne dla psychiki zgrupowanie, natomiast było bardzo przepracowane, w bardzo fajnej atmosferze. No, zawodnicy już tęsknili za tym schodzeniem razem na wodę, ponieważ no, wiadomo, że cel jest dalekosiężny, to są igrzyska, ale w tym roku jeszcze prawdopodobnie odbędą się Mistrzostwa Europy i do tych Mistrzostw Europy trzeba się przygotować. No to jako trenerzy, jesteście zadowoleni z tej pracy wykonanej przez zawodników? Tak, tak. Nie było żadnych kontuzji. Jeden zawodnik, Wiktor Habel, niestety miał operację kolana, ale wiemy, że już trenuje. Na następne zgrupowanie będzie z nami, dołączy do grupy. Natomiast grupa fajnie trenowała. Było trochę wspólnych treningów w mieszanych składach. Było trochę rywalizacji. Odbyły się, jak ja to nazwałem, takie nieoficjalne Mistrzostwa Polski na małych typach. Zawodnicy ścigali się na jedynkach. Tydzień później odbyły się takie mini zawody na dwójkach. I tym akcentem właśnie, tymi zawodami na dwójkach zakończyliśmy zgrupowanie. Także było i trening był, i rywalizacja. A jak to będzie teraz dalej wyglądać? Czy z końcem maja teraz jest koniec przygotowań, czy na pewno macie rozpisane dalsze przygotowania? Kiedy wracacie do Wałcza? Bo domyślam się, że to innego wyjścia nie ma. Tak, no nie mamy innego wyjścia. Wszystkie ośrodki, wszystkie COS-y są tak jakby dyscypliny sportu, różne są przyporządkowane do COS-ów. No i my jesteśmy przyporządkowani póki co do Wałcza. Mamy w planach zgrupowanie w Zakopanem, ale to w późniejszym terminie. Natomiast teraz mamy 2 tygodnie wolnego w domach i później jedziemy znowu do Wałcza na kolejne zgrupowanie. 2,5-tygodniowe, po czym znowu będzie kilka dni w domu, tak 5-6 dni w domu i kolejne zgrupowania. I tak aż do Mistrzostw Europy. No i tak jak rozmawiałem z trenerem Aleksandrem Wojciechowskim, wszystkie te zgrupowania będą prowadzone tak, jakbyśmy się przygotowywali do Pucharów Świata i będą się kończyły właśnie mini zawodami między naszymi osadami, czy między kobiecymi osadami, a naszymi osadami. Tam już mamy taktykę odpowiednią dobraną. Rozmawialiśmy z Wojtkiem Jankowskim, z Kubą Urbanem, z Piotrem Bulińskim, także będziemy się mogli ścigać maksymalnie, jak to będzie możliwe. Czyli atmosfera jest dobra, wyniki, ten progres treningowy jest, to najważniejsze, to daje duży spokój trenerom, bo wtedy widzą, że praca idzie w dobrym kierunku. Z Wałcza do Warszawy ile się jedzie? To zależy, jaką się ma ciężką nogę. Ja jadę tak 4,5 godziny mniej więcej, wykorzystując do tego autostradę. Dobry wynik, chociaż znam takich, którzy mają cięższą nogę. Miałeś już okazję popatrzeć na te czempiony, które stoją u ciebie w domu, którymi zapowiadaliśmy na Facebooku między innymi tę rozmowę? Te czempiony to wymagały odkurzenia po wielu latach stania na parapecie. Zdjęcie zrobiłem na samym początku, kiedy wróciłem, na samym początku mojej kwarantanny, kiedy wróciłem do domu. Miałem 2 tygodnie przymusowego pobytu bez wychodzenia z domu, więc trzeba było to wykorzystać na porządki.
No i między innymi natknąłem się podczas porządków na te czempiony, cyknąłem zdjęcie, wysłałem do Michała Żurawskiego, no i Michał teraz to wykorzystał. Ty w tych trudnych czasach, wydaje mi się, masz pewien handicap, bo jak nazwa tego cyklu mówi, wytrwały wygrywa wysokie wygrane. Gdyby nie twoja wytrwałość, pewnie nie byłoby niczego z tych twoich wielkich sukcesów, oczywiście na czele z dwoma złotymi medalami Igrzysk Olimpijskich, bo ty sobie poradziłeś z bardzo poważną chwilą zwątpienia w swojej karierze jako zawodnik. Jaką ty masz na to receptę, gdybyś mógł to przekazać dzisiaj tym, którzy w tym trudnym czasie miewają chwilę zwątpienia? No, przede wszystkim to, co jest najważniejsze, to nie oglądać się za siebie, tylko iść do przodu. Jak najmniej myśleć o tych nieprzyjemnych sytuacjach, bo taka sytuacja jest teraz. Zawodnicy są w dobrej dyspozycji, ale niestety nie mogą się wykazać. Dlatego trzeba myśleć o przyszłości, jak najmniej rozgryzać te trudne sprawy, te trudne chwile, zacisnąć zęby, wytłumaczyć sobie, że to, co mam zrobić, to, co miałem zrobić w tym sezonie, niestety muszę zrobić w przyszłym sezonie, ale to nie ucieka. To jest po prostu troszeczkę przesunięte w czasie, ale jest to do zrobienia i trzeba tak jak cierpliwie, jak ten koń w zaprzęgu, iść do przodu. A ty jesteś trochę dumny, czasami wspominasz to, czujesz się wygranym w życiu, że tę największą chwilę zwątpienia w swoim życiu jeszcze przecież przed igrzyskami w Sydney potrafiłeś pokonać? Ja już staram się o tym nie myśleć. Często jak kiedyś po dobrych wynikach byliśmy zapraszani na różnego rodzaju spotkania, taki coaching w biznesie, które różne firmy prowadziły, byliśmy z Tomkiem jako przykład do naśladowania, zapraszani, to wtedy o tym opowiadałem. No i ludzie byli zaskoczeni, bo większość z nich uważała, że prawdopodobnie by się poddali, prawdopodobnie by zmienili dziedzinę życia, odeszli od sportu i zajęli się normalną pracą jakąś zawodową. I to wtedy wracałem do tego. Natomiast teraz już szkoda na to czasu. Trzeba się cieszyć tym, co jest przed nami. A na co spożytkujesz te 2 tygodnie? Rozumiem, że będzie pucowanie motocykla. O, chciałbym się przejechać. Niestety trzeba więcej czasu poświęcić rodzinie, przypilnować dzieci, głównie syna, żeby odrabiał lekcje, bo z tym bywa różnie. Pokus ma wiele, bardzo lubi grać na PlayStation, a to jest zmora tych czasów. Więc moje zadanie to jest przede wszystkim przypilnować syna, żeby odpracował, odrobił zaległości szkolne. Natomiast na motocykl na pewno będzie umyty, na pewno będzie przewietrzony. Już sobie wymyślam jakieś preteksty, żeby się przejechać. No, żona też mówi, siądź, przejedź się, pojedź sobie 2 godziny, pojedź na działkę do rodziców i z powrotem, ale poczuj to, naciesz się tym. Kusi mnie też, żeby na następne zgrupowanie pojechać motocyklem, natomiast to wszystko zależy od tego, jaka będzie pogoda. Trzymamy kciuki nie tylko za pogodę, Robercie, i bardzo ci dziękuję za to spotkanie. No, będziemy cały czas obserwować i będziemy w kontakcie. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.